Jest piękny numer grupy Skaldowie. Nie widzę ciebie w swych marzeniach. Utwór, który Skaldowie skomponowali dla Czesława Niemena, niestety nigdy nie wykonany został przez Czesława Niemena. No tak to w życiu czasami bywa. Utwór jest przepiękny. Wykonał go w tamtych czasach Stanisław Węglosz, zapomniany w ogóle piosenkarz czy gitarzysta, bo tak wygrał na gitarze. Fenomenalny głos, podejście do śpiewania, no i stworzyli dzieło. Bracia z grupy Skaldowie skomponowali przepiękny utwór, który został przepięknie zaśpiewany i została, że tak powiem, taka pamiątka, od której mógłbym zacząć sobie dzień i na pewno ten dzień byłby udany. Życzę wszystkim słuchaczom, by posłuchali tego utworu i mogli szukać właśnie takich piosenek, takich utworów w historii naszej muzyki lat 60., 70. czy nawet 80. Zdarzają się białe kruki, o których dzisiaj nikt nie pamięta i nie zdaje sobie sprawy, że muzyka nie kończy się na MTV czy jakiś tam Vivie. Trochę jak to w moim życiu, zawsze zaczynam i kończę nie tak jak powinienem, czyli przedstawię się na końcu. Nazywam się Grzegorz Kwiecień. Na co dzień pracuję w firmie słupskiej Wodociągi Słupsk, a prywatnie jestem gitarzystą zespołu Magmen.